Kończmy się Roblox na moim kanale i witam was bardzo serdecznie, jestem Chichelkatwot i przypominam oczywiście łapce w górze, a do wyższego komentarza, nie ma takich komentarzy, jeżeli chcecie, żeby wasz komentarz został wyróżniony, dzisiejszyka w górę, subskrybuj kanał, kliknij dzwonek, napisz jakiś miły komentarz, że twój komentarz jest oznaczony serduszkiem, na pewno co nazwa użytkownika, zostałem przy tym moim filmie. Dzisiaj grałem sobie w Jailbreaka i jak wiecie już na moim kanale pojawił się jeden filmik, osobiś klucz, ale nie wypaliło do końca, bo coś się mi tam zbugowało, a więc jeszcze raz to nagrywam. Tutaj mam takie misje, jesteśmy oczywiście na prywatnym serwerze. O, pink! Dobra, mamy już to. Weźmy jakąś giwerkę, mamy kartę, która nam się bardzo przyda. Weźmy sobie jakiś helikopter. A pojedziemy sobie samochodem. Bo teraz właśnie takie fajne koronki można zdobyć. 170 paliwka. Myślę, że jeszcze dzisiaj z kolegami później pogramy trochę w Jailbreaka. Dzisiaj macie 4 odcinki. Jutro macie chyba 2 albo 1. Nie, jutro jak się świeta to będziecie mieli 2. I jedziecie sobie tym tunelem, no i wjeżdżacie w ten pomarańczowy domek, mogę tak to określić, w to miejsce. I pojawiam się kurczak z KFC, tutaj w grzycie KFC, a on tam gada pierdol, więc musicie się tylko przeczekać. Jestem zaangażuję samochód. No ja mówię, że paliwo rakietowe, coś takiego, ale to was nie dotyczy. I jedna słuszna uwaga, jeżeli tam jesteście, to uwaga, policja was może złapać, bo jesteście w samochodzie i nic nie musicie zrobić. Przygadaliśmy z kurczakiem. Okej, okay, co musimy zrobić? Sobie samochód przemaluję. Podobno ten kamień rośnie z każdym update'em, nie wiem czy tak to jest. Ale wiem, że tutaj jest napisana jedynka, taka ciekawostka. I to może coś oznaczać. Okej, okay, jeżeli mamy już przegadane z kurczakiem, no to musimy okraść albo jubilera, albo bank. Co wolicie? Ja pokażę to na przykładzie banku, jeszcze będzie otwarte, jak nie, to jubilera. Więc okej, dzisiaj nie ma odcinka z przyjacielem, no bo nie mieli czasu, więc sam nagrywam to. Jedziemy. Muszę kiedyś zrobić odcinek, a kupuję te same koła. Kościół czeka przy jubilerze, ale jubiler jest zakryty, więc może bank jest otwarty, on nie ma karty. Sobie do banku podjedziemy. Bank jest otwarty, dobra. Ktoś doszedł na mój serwer, bardzo mi przyjemnie jest. Dobra, wchodzimy do banku. Okradamy. Au. Jak musicie zobaczyć, przybrałem się tak trochę za Robloxa, tak trochę. Zrobiłem sobie postaciekiem, pozmieniałem sobie tego, trochę Robuxów na to wydałem, więc możecie zostawić 5 łapek w górę. Pod tym filmem, że wam pomogłam i napiszcie, czy wam zadziałało, za mój fajny skin, który się przybrałem. Za Robuxy to oczywiście kupiłem wszystko. Myślę, że nie będzie teraz giveaway na Robuxy, tylko na jakieś gry, bo mam bardzo dużo kluczy. Fajna czapeczka, jak się przybiera, to zobaczycie cały strój. Dobra, ktoś wyszedł z serwera, dobra. Au. Dobra. Ja wam radzę w banku okraść maksymalną kwotę, bo nie sprawdzałam na mniejszych. Dobra. Ja okraliśmy, to wam takie komunikat się powinien wyświetlić. Dobra, okraliśmy i teraz co robimy? Jedziemy w takie jedno miejsce. Ogólnie byłem pierwszy na całym świecie, który to nagrał, ale usunąłem to wideo, ponieważ nie zadziałało do końca. I jednej rzeczy tam nie zrobiłem, tak powiem. Ale już widziałam, o co chodzi, ponieważ zapomniałam o czymś jeszcze ważnym powiedzieć.
Jedziecie sobie w miejsce. Jedziecie tam na początku, gdzie jest kurczak. Oj. Jak jest kurczak, to tutaj jest taki wodospadzik. No i... Oj, że nie do... Nie. Aj, dobra, już wylecę do wody, nic się nie stało. No i tutaj jest wodospad. I wchodzicie w taką jedno miejsce. Najpierw to na pierwszej kamerce sobie tam wlecieć. I to jest miejsce tutaj, taka wybrzuszenie. O, i tutaj gadają do was. Dobra. A, to mam dogadać. I taka ciekawostka. Oni się pojawią dopiero, jeżeli rozmawialiście z kurczakiem i okradliście. Jak rozmawialiście, nie okradliście, to oni się nie pojawią. Musicie porozmawiać z kurczakiem, okraść i wtedy oni się pojawiają. No i teraz zapytacie, Hellcat, co tutaj wpisać? No to powiem wam, wpisujecie, uwaga, tak. Wpisujecie 3... Boże, wpisujecie 5 trójek, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i na końcu dajecie 50. I klikacie tutaj Enter i oni mówią, że świetnie, ładnie, wszystko. I teraz to macie wpisać, przepisujecie tylko to, tylko bez przecinków. Czyli wpisujecie 3, 3, 3, 3, 3, 5, 0. I dacie, tu macie już odpowiedzi tam dane. Tylko na pierwszym nie ma odpowiedzi. No i znów wpisujecie 3, 3, 3, 3, 3, 6, 0. No i mówię, świetnie. O, i to się nie dacie złapać na to, tylko na to patrzcie. 8, 7, 4, 3, 0, 0. No i oni wam mówią, że good job. Że mamy kluczyk. No i to tyle, przegadaliśmy z nimi, no i teraz musimy okraść tylko pociąg. Ale to nie wszystko, co musicie zrobić. Pojedziemy sobie pod pociąg, nie robię cięcia, bo to jest cały odcinek bez cięć poświęcony na to. Sobie przejedziemy. Na most. Mam nadzieję, że pociąg zaraz przyjedzie. Okradniemy jeszcze sobie coś. No i musimy tu po prostu czekać. Och no. Nie. Nie chcę tam zlatywać na dół. Szczególnie. O, ktoś tu jedzie. Jeśli może przyjadę szybko przebrać. Bo chcę wam pokazać ten mój strój. Dobra. I się przybrałem, tak jest mój strój. Trochę robuxów wydałem. Dziś się jedziemy sobie z SUV-em. Możecie mi oczywiście wysłać skrzyneczki pod ten nick i skrzyneczki pod Edhicalgg i oczywiście skrzyneczki pod BLK7. No i czekamy sobie tutaj na pociąg. Oj, żeby nie spadł. I to jest mój cały strój. Ja sobie piszę dance. O Jezus, nie. A tak będę sobie tańczyć. Tak jest mój strój ogólnie.
Mam nadzieję, że za nie tylko pociąg nadjedzie. Ogólnie tam trochę dziwnie przyświtywać, ale myślę, że nic się nie dzieje. O, ja nie wiem, w końcu się rozjaśnia. Dobra, dostaliśmy cash. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Dobra, nadal. Dobra, pociąg jedzie. Dobra, dalej, 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 niech się nadjeżdża ten ciuciąg. Spróbujemy. O Jezu, nie. I teraz otwieramy sejfik. O, i właśnie to mi się nie pojawiło wcześniej. No i teraz co musicie zrobić? Nie okradniecie niestety. O Jezus Maria. Dobra, nie uciekam tak jednak. Teraz to musicie zrobić. Wyjść z pociągu i jechać w to samo miejsce na wodospad. Widzę, że tutaj pozdrawiam oczywiście ludzi z serwera. Musicie jechać teraz na ten wodospad kolejny raz. Bo tego wam nie pokazałam, bo mi się nie pojawiło dziwnie. Nie wiem dlaczego. Bo już się to chyba zbugowało. Więc ja sobie pojadę w tamto samo miejsce. I co będziemy musieli zrobić? Już wam zaraz będę mówić, co trzeba zrobić. Dziękuję oczywiście za skrzyneczkę, które mi tu ładnie wysyłaliście. I oczywiście zapraszam na kanał Edhitsal.gg. Linka będziecie mieli w opisie do jego kanału. Oj, przejechałem. Pff, gdzie już chciałem jechać? Tu. I tu. No i hal, no właśnie. Musicie gadać. O Jezu, nie. No i musicie postrzelać. Tutaj musicie kliknąć OK. No i teraz w awatara ja sobie wejdę. I macie to. Copper Crowns, taką koronę, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ja to biorę. Zostawiam, tak, o tak. Im więcej tak zrobicie razy, tym macie lepszą chyba koronę, tak mi się wydaje. A więc, okej. Nie
macie zdobytą, no i możecie sobie założyć, no i możecie zrobić tak kilkanaście razy. A teraz pewnie zapytacie, a co z pociągiem? W sumie to możemy zobaczyć, co z pociągiem. Co się stanie z pociągiem. I pewnie będziecie teraz ciekawi, czy możemy go próbować w końcu, czy nie. Ale ja wam tylko teraz nie powiem, tylko sami to sprawdzimy. Bo nie chcę wam spoilerować, żebyście byli ciekawi i oglądali do końca ten film. Nie musimy poczekać teraz na pociąg. No co to jest znowu? Nie. Będę mi tutaj normalnie teraz pisać. Bo miałem dzisiaj grać w WOTA Szymatyn 1, ale jednak nie grałem dzisiaj. Myślę, że jutro zagramy, bo jak spimy trochę. Szybko, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy! Pojedzie ciuciąg! Konfetti oczywiście z nieba. O, bo ostatni uczynny jest. Uwaga, wchodzimy do ciągu. I co się dzieje? Uwaga! Możemy go obrabować, słuchajcie. Mamy klucz. I możemy go obrabować. Wychodzimy. No i patrzcie. I musimy od nowa to jeszcze raz robić, żeby okraść pociąg. Słuchajcie, i koronę będziecie mieli. Coraz lepsze to jest chyba koperowa, później macie srebrną, a na końcu chyba macie złotą. A trzy razy tylko można to zrobić, albo więcej, nie wiem. Ja dostałem teraz pierwszy raz tę koronkę. W sumie ta już jakby nie dostałem jej wtedy, bo nie do końca to działało. No a tak to mam pierwszy raz teraz tę koronkę, ale myślę, że sprzeciął mi zbierzem na złotą, o ile uda nam się to zrobić na prywatnym serwerze. A jeszcze sobie bankuś na koniec okradnę. No i sobie uciekamy. Weźmy sobie Lamborghini, bo jest szybkie. Fajnie, bo teraz te samochody można bardziej przesuwać. Od tego update'u okradliśmy sobie. Możemy pociąg obrabować. I teraz musimy powtórzyć tą samą czynność z kluczem. Słuchajcie, bo teraz boksy chyba będą zamknięte, tak mi się wydaje. Nie sprawdzałem tego dokładnie jeszcze. Mi się wydaje, że boksy będą zamykane. Więc teraz sprawdzamy, czy jeszcze raz możemy wejść do kurczaka.
Jeżeli nie możemy wejść, to znaczy, że teraz musimy obrabować poziom, chyba dopóki nie wyjdziemy z gry, tak mi się wydaje. A teraz Lamborghini to sprawdzimy, bo Lamborghini wjedziemy tam. Już mam 20 minut odcinka. Dobra, teraz w prawo, w ten domek. Uwaga, czy co się stanie? Jeszcze raz uderzymy. Nie możemy jeszcze raz, wie to kurczyka. To sprawdzimy, czy są boksy, czy z goldu. Nadal. To sobie pojedziemy teraz. Aby pociąg jeszcze nie jechał, bo chcę sprawdzić na tym pociągu. Jeżeli tak, no to to jest bardzo przyjemnie, bo ma się kolejną możliwość rabowania odblokowaną. Więc to jest fajna rzecz. Jeszcze nie ma tego klucza na głowę, ponieważ musiałbym tego grę po prostu zrobić. Znaczy wyjść i wejść do gry, żeby się zapisało od nowa. A jeszcze sobie sprawdziłem ten pociąg. Dobra. Jeszcze jedną grę dla was zagrał. O, jedzie pociąg. Patrzcie, teraz chyba pociąg ma na wszystkich turach wagon. Czerwony. O, i ten chyba będzie chciał obrabować, ale nic mu chyba z tego nie wyjdzie. Bo chyba nie ma klucza. Ten klucz nie jest w ekwipunku. Tylko po prostu macie tak do ubioru i macie sobie te trofeum. Nie macie boksa w jednym. Tak, ja myślałam, że będzie boks i musicie wyjść. Wejść do gry, żeby się odblokowało robowanie. Myślę, że tak, jeżeli chcecie po prostu za koroną postępować, no to jak najbardziej zachęcam. No a my tym akcentem kończymy ten odcinek. Nie zapomnijcie oczywiście o ściuku w górę. No i ja wam życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jezus Maria, co ja już mówię? Wielkanocy, więc ja wam życzę wielkich świąt, fajnych Wielkanocy, więc trzymajcie się, cześć, pa pa!